Obok mnie Robert Floras, który przypieczętował wygraną za 3 punkty Bogory z Olimpią Unią. Najważniejszy punkt z Tomisławem Kolarkiem zdobyty. Robert, nie powtórzyłeś tego kompletu z Grudziądza, ale połowiczny sukces dzisiaj. Tak, no niestety nie udało się wygrać 2 gier, tak jak było w Grudziądzu, ale cieszy końcowy rezultat, bo i tak wygraliśmy, zdobyłem ten decydujący punkt, który zresztą był równie ważny jak każdy poprzedni, który zdobyli moi koledzy z drużyny. No ostatecznie jesteśmy zadowoleni, bo wiadomo, Grudziądz to mocna drużyna. Myślę, że gra była dobra. Mały problem tam pojawił się w głowie, taka niepewność i po Mistrzostwach Polski. Myślę, że troszeczkę zabrakło przez to właśnie z Patrykiem Chojnowskim, ale w tenisie stołowym jest tak, że imprezy są cały czas, także za chwilę są Mistrzostwa Świata i już będzie można zagrać jeszcze lepiej, także taki jest plan i cel. No właśnie, powiedz o mistrzostwach, jak te najbliższe dni, bo już za kilka dni wyjeżdżacie na obóz, a następnie bezpośrednio udajecie się do Tokio już na ten główny czempionat, a ty pewnie w głowie masz te sukcesy sprzed 2 lat z Dortmundu, gdzie pokonałeś wielu, wielu wyżej notowanych zawodników. Tak, w czwartek wylatujemy do Hongkongu, oczywiście marzyłbym sobie tak dobry występ jaki miał miejsce w Dortmundzie, ale to już było dosyć dawno temu i myślę, że też wtedy byłem troszeczkę młodszy i wielu zawodników mnie nie doceniało i to na tej zasadzie było, że zaskoczyłem też tych wyżej notowanych i utytułowanych rywali, także teraz już nie liczę na to i po prostu muszę swoją dobrą grą i silną głową wygrywać pojedynki z wyżej notowanymi od siebie, ale myślę, że to jest spokojnie do zrobienia, tak jak pokazują zawody międzynarodowe w tym sezonie, że stać mnie na zwycięstwa z czołowymi zawodnikami w Europie, czy tam nawet na świecie. Będziesz tęsknił za Superligą przez ten miesiąc? No, powiem szczerze, że startów jest tak dużo, że szczerze mówiąc nie będę tęsknił. No bo przychodzi po prostu czas na Mistrzostwa Świata, to jest kluczowa impreza w całym sezonie. Przygotowujemy się cały rok do niej, także głowy będą myśli skupione tylko na tym, żeby zagrać jak najlepiej na Mistrzostwach Świata. Oby turniej był udany dla reprezentacji Polski, później wrócimy i będziemy przygotować się na play-off z Bogorią, wywalczyć drużynowe Mistrzostwo Polski, także myślę, że teraz sobie troszeczkę odpoczniemy jeszcze przedtem, a już przygotowywać jak najlepiej, żeby no po prostu czuć się dobrze w samym turnieju. Robert, i na koniec, co to za wasza jakaś taka drużynowa w brodach? Ostatnio mamy bardzo dużo startów, rzadko bywamy w domach i jak już jesteśmy, to skupiamy się na tym, żeby trochę odpocząć i pobyć z bliskimi nam osobami, tak jak Paweł z dziewczyną, a ja z Danielem ze swoimi żonami, także no, chyba brakuje czasu i tak jakoś gramy, ale myślę, że teraz mamy 2 dni odpoczynku, to każdy doprowadzi swój wygląd do porządku, żeby nie bali się nas na lotnisku i to po prostu to tyle.